Cześć, nazywam się Adrian. Dzisiaj zobaczycie makijaż osoby, z którą współpracuję od ponad 2 lat. Ekscentryczna, zawsze na ustach wszystkich i jedyna w swoim rodzaju. Doda! Spadł, później spadnie przygotowana. Powiedz mi, podkradałaś kiedyś mamie jakiś produkt, jak byłaś mama? Oczywiście, że tak. Malować się już zaczęłam, jak miałam 13 lat. Jak miałam 12 lat, już miałam robić kreskę oku, kocioł. No, jesteś sprawdzona, to faktycznie nawet podczas jazdy samochodem możesz sobie tą kreskę zrobić. Tak. Czego byłem świadkiem, nie wiem. Dokładnie. Ale to właśnie to są te plusy, kiedy mamy są dosyć liberalne i pozwalają dziewczynkom szczególnie już w młodym wieku szkolić się w make-upie. No a później wysłuchowałam stację też teraz latka, więc też musiałam się mieć malować. No później poznałam takie fajne coś na sobie jak ty. I już sobie odpoczęłam. Co my teraz robimy? Tak naprawdę nakładam ciemniejszy podkład modelując automatycznie buzię. A na środek nałożymy bardziej świetlisty odcień, jaśniejszy, tak żeby buzia była wymodelowana. Masz jakieś swoje ulubione produkty, bo jak dobrze wiemy, podczas koncertu malujesz się. Sama. Dokładnie. Czarna kredka do oczu maki jest super, to wiemy wszyscy. Głębie koloru, dokładnie, nie zmazuje się, no jest po prostu niesamowita. No i też, błyszczyki są bardzo ważne. No i brązer też. Lubię modelować twarz. Na każdym razem można sobie modelować coś innego. Ty pamiętajmy również o tej partii przy nosku, które nakładamy pod samą linię rzęs. Kapując to w skórę. Może być sobie go rozetrzeć, ale później bardzo istotne jest to, żeby faktycznie ten produkt sklepać. Tak, to w ogóle jeżeli chodzi o oko, żeby nie trzeć, bo to bezmarszczki się robią. Skóra pod okiem jest najbardziej cienka i delikatna. Dlatego gdzieś tam to jest istotne, żeby faktycznie ją bardziej dbać, nakładać pod nią pielęgnację i tak dalej. Więc tutaj pilnujmy się dziewczyny. Buzia już jest rozświetlona, praktycznie koloryt wyrównany. Zaraz przejdziemy do malowania. Najlepiej do takich partii przy oku czy przy nosie używać tego typu pędzle, czy takie drobniejsze. Czemu? Żeby maki? Dokładnie, lepiej się rozprowadza w takich zakamarkowych miejscach. W tym naszym pierwszym looku zrobimy matowe oko. Zawsze takie przyciemnienie przy samych rzęsach powoduje, że faktycznie wydaje się ich troszeczkę więcej. Nakładamy kredkę na linię wodną. Nakładamy cień. I rozcieramy przy okazji tę kreskę. Nie zapomnijmy tutaj o zewnętrznym kąciku. Tutaj zawsze trzeba troszeczkę mocniej nałożyć i kredki, i cienie. To jest etap, kiedy możemy sobie to oko wyciągać tak, jak chcemy. Czyli tutaj wyciągamy tą kreskę. Możemy się zatrzymać tam, gdzie nam powiemy. O, i to oko automatycznie nam się fajnie wyciągnęło. Taki kotek. Dobrotek. Czas na brwi, czyli bardzo istotny element w makijażu. Ty masz je bardzo ładnie tutaj wyregulowane, więc tak naprawdę jedynie wyrównam koloryt, tam gdzie mamy jakieś takie dziurki, prześwity. Czas na rzęsy. Możemy doczepić kępki, ale tym razem chyba dokleimy cały pasek. Mamy dwie opcje. Idziemy po bandzie, więc bierzemy coś w tym klimacie lub w tym. Takie bardziej kocie oczy idealnie będą pasować do tego looku, który zrobiliśmy teraz.
Jeżeli chcecie, żeby efekt był bardziej naturalny, możecie oczywiście dokleić sobie kępki. Jest to bardzo fajna metoda. Niestety samemu jest bardzo ciężko sobie takie kępki przykleić. Już jest zdecydowanie łatwiej przykleić sobie pasek rzęs. Ja najbardziej lubię to na cienkim pasku, ponieważ to jest mniej odczuwalne na powiece. Są bardziej elastyczne. Super, no. Takie naturalne, ale... Bardzo naturalne, tak stoję zawsze. Więc teraz możemy sobie dopracować dół. Teraz trzeba będzie poprawić jeszcze czarną kredkę. Zbyt duża ilość pudru wcześniej mogła spowodować, że wszystko by nam się poważyło. A tak to na sam koniec jedynie sobie właśnie delikatnie wszystko zafiksujemy. Przechodzimy do modelowania, do bronzera i nakładamy pod kością policzkową. To jest taki pierwszy etap, ponieważ zaraz użyję troszeczkę ciemniejszego bronzera po to, aby jeszcze podkręcić nasz efekt modelowania. Róż jest bardzo istotny. Ja tutaj użyję bardzo świeży, naturalny odcień i nałożę na szczyty kości policzkowej. Rozświetlacz możemy nałożyć tam, gdzie mamy róż, żeby dodatkowo to podkreślić, lub ciut wyżej, nad różem. Wtedy on daje taki piękny efekt, o właśnie, rozświetlonej, zdrowej skóry. Muśnięcie słońcem. Ziemia egipska. Jak nakładamy bronzer tak, aby troszeczkę przybrązowić skórę, używamy bardzo szerokiego pędzla i nakładamy go tak, jak padają na nas promienie słoneczne. Wtedy wygląda to najbardziej naturalne, czyli takimi ruchami właśnie na nosku, bo pamiętajmy, że nas najbardziej się opala. Wymalowana, o! Prawie gotowa. To co, wybierzemy jaki odcień, jak myślisz? Nie wiem, coś demylu. Ale on jest taki róż. No to dobra, to wiesz co chcesz. Można też cuda robić, słuchajcie, powiększać te usta, jak się tego chce. No tutaj nie musimy za bardzo nic powiększać. Ja lubię jeszcze zawsze sobie dowalić kredeczką. Jak zawsze po mnie poprawiasz, zabierasz mi... Tak, i za kontur wjeżdżam. No właśnie. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. No to co, teraz nałożymy pomadkę, ciut jaśniejszą, tak. Odcień ciut jaśniejszy niż kolor konturówki. To jest właśnie taki efekt, jak zawsze biła brzydko bardzo. Jest szał w remizie. Oh my god! I can't believe it! Nie mogę płakać, nie mogę płakać, rozmażę cały makijaż. Zmieniłam strój. No cóż, szybka metamorfoza, więc i również trzeba zmienić makijaż. Na bardziej świetlisty, na czerwony dywan. Zrobimy tak, dużo błyszczyku na ustach i pigment na oczy. Zobaczcie, jakim szybkim ruchem możemy sobie ten makijaż oświetlić. Nakładam na środek. I automatycznie powieka jest bardziej świetlista. Oko bardziej otwarte. No super! Bardzo ładnie. Bardzo fajnie. Szybka metamorfoza, po prostu do tego dorzucimy błyszczyk, żeby uzyskać taki efekt pełnych, mokrych ust. No i tak naprawdę dorzucimy jeszcze troszeczkę rozświetlacza na kość policzkową i efekt mamy gotowy. Dawaj tego rozświetlacza, nigdy go za mało nie jest. Ten sam cień, który nakładam na powiekę, również wykorzystam tutaj na kość policzkową, nakładając go minus. I rozświetlimy jeszcze dekolt, nałożymy tutaj. A dekolt jest czemu rozświetlać? Jest. Tutaj nie ukrywam, ale raczej pędzel mi nie pomógł. Więc nakładamy, o. Miziu, miziu. Miziu, miziu.
przed nałożeniem czerwonej pomadki jest bardzo istotne, aby okolice ust były idealnie wyrównane, koloryt skóry. No, do tego trzeba użyć również czerwonej konturówki. Jak w przypadku naturalnych odcieni pomadek nie musimy używać tej konturówki, tak w przypadku czerwonych ust jest to mus. Jak trzeba, to trzeba. Nie, nie, nie. No. Kontur ust mamy już gotowy, więc należy nałożyć teraz pomadkę. Tutaj wybraliśmy matową czerwień. Jakie to słowa? Migot. Usta mamy już gotowe. Teraz możemy jeszcze delikatnie wzmocnić kreskę i wyciągnąć oko. To, co jest bardzo ważne w przypadku kresek, zawsze róbmy to na otwartych oczach.